No, cześć, kochanie. Mama z Kacprem pojechali na karate, więc dzisiaj obiad zrobimy sobie sami. O, widzę łososia. Szykuje się uczta? No, to będą nam zazdrościć takiego obiadu. Już nie wspomnę o innych plusach. A czy wiecie, że ryby powinniśmy jeść co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym raz tłustą rybę morską? A jak zamierzacie przyrządzić tę rybkę? Zwykle gotujemy na parze, ale dzisiaj upieczemy tę rybę po francusku z warzywami. Tylko co do tego? Tato, dodajmy ziemniaczki z wczoraj. O, i będziecie mieć pyszny i pożywny obiad, ponieważ ryby są zdrowe. Pani ekspertko, czy powie nam pani więcej na ten temat? Ryby są niezbędnym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy D oraz pełnowartościowego białka. To, co budzi niepokój, to fakt, że ryby mogą kumulować sobie zanieczyszczenia. Jednakże, pomimo tego, dane naukowe wskazują, że korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania 2 porcji ryb tygodniowo zdecydowanie przewyższają potencjalne zagrożenia. Do gatunków ryb polecanych zalicza się m.in. łososia norweskiego, halibuta, makrele, sardynki, szprotki, śledzie, dorsza, morszczuka oraz flądrę. Co do samego przygotowywania ryb, to niezwykle istotny jest wybór odpowiedniej techniki kulinarnej. Nie poleca się smażenia ryb, wskazane jest gotowanie, przygotowywanie na parze lub pieczenie. Smażenie niweluje jej dobroczynne właściwości. No tak, ale nie jest łatwo zdobyć dobrej jakości ryby. Dokładnie. Zanim kupimy rybę, należy jej dobrze się przyjrzeć. Powinna mieć błyszczącą skórę z niewielką ilością śluzu, zaś łuski powinny być lśniące, wilgotne i trzymające się skóry. Skrzela powinny mieć kolor czerwony, a płetwy powinny być sprężyste. Zapach ryby nie powinien być nieprzyjemny. Kupując świeżą rybę, należy przechowywać ją w lodówce, jednak nie dłużej niż 24 godziny, a mrożone chronimy przed rozmrożeniem. Miło jest popatrzeć na świeżo upieczonych kucharzy. No, tato, musimy częściej razem gotować.